Siema, w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 23, za chwilę w pół do 12. Od rana walczyłem z kliówką, wymieniałem żarówki, znaczy LEDowe wyciągałem, H7 zwykłe powkładałem, ale LEDy idą na gwarancję, bo się popaliły po niecałym roku. Jeszcze się okazało, że te opony, które ostatnio zakładaliśmy, gdzieś prawa przednia musi mieć dziurę. Lekko ją zlałem, szukałem, no ale nic mi tu nie bąbelkuje. Jedyne podejrzane jest to, o, ale tutaj nic nie bąbelkuje, widzicie tą jasniejszą plamkę, ale mimo wszystko gdzieś z niej ucieka powietrze, bo przez tydzień z 2,5 zrobił się 1 bar ciśnienia, także dopompowałem i to nie tak dawno. Nie wiem, czy nie koło soboty. Dzisiaj mamy wtorek i już uciekło pół bara z opony. Także miałem dzisiaj na wulkanizację jechać, a tle mojego człowieka nie ma. Będzie jutro. Także albo jutro znajdę czas, żeby z tym podskoczyć. Pasuje to zrobić. Aczkolwiek jakoś strasznie szybko nie ucieka. To jest taki plus, że można jeździć bez przeszkód i po prostu raz w tygodniu dopompować. No, za chwilę południe. Dzisiaj późno wstałem, późno przyjechałem, bo wczoraj impreza była. Także rozruch dzisiaj był ciężki. Ostatnio wam nagrywałem film, jak robiłem kojec dla bydła, żeby co? Nie Emilkę, tylko jak ty masz? Mi z głowy wyleciało. Ja pierdyka. Jak wy macie? Zuza. Zuza i Zenek. Ja pierdyle. No nie. Znowu poidło wcisły. Kurde. W pizdu z wami, z taką robotą. A nie. Kurde, dobrze. Ej, już myślałem, że wam się leje. Bo ostatnio widzieliście na filmie, jak tam manitką robiłem, że tam z koryta woda ciekła i po prostu kopytem wcisły ten jęzor. A że jest trochę zardzewiały, no to jęzor nie odbił. No i tu się do koryta woda lała. I wracając do tematu. Kiedyś wam nagrywałem, jak robiłem im kojec. I je przeganialiśmy do tego końca. Tu wam wrzucę to nagranie. Dzisiaj 23, godzina przed 15 i ogarniamy dzieciom pokoik, ten większy, takie bardziej M2 niż M1. I tutaj robiliśmy te kątownik i dechę. Na siły poskręcane, żeby do koryta się nie pakowały, takie umocnienia. Tutaj deski zbijaliśmy, żeby tego nie zepsuły. I teraz walczę z poidłem jeszcze, bo jest wyrwane z skrętów i zaraz będziemy je przeganiać, jak się z tym uporam. Trzeba po prostu jakieś dłuższe wkręty tutaj wpakować, może będzie trzymało. Luzia, co ty tam robisz? A zaraz górą przejdzie. Kurde, chcę wam od boku pokazać, ale się boi, jak podchodzę. Że ci się te kopytka nie smykną? Trzeba sobie radzić, nie? No, ja poidło już zrobiłem. Jest nikła szansa, że wytrzyma. I można was przeganiać. No, idź.
Zuza na zębki. O, widzisz. Zęby ci pokazuję. I idziemy. Ładnie idziemy. Tylko zeskoczcie na początku. Nie tam dalej, tu złaś. No hop. Zenek też. Zenobiusz. Zeskakuj. Dobra. Teraz zamykamy furtkę, bijemy te. Jak wam się podoba? M2. Piękne, nie? Już przymocowane. Chyba przetrwa. Będziecie grzeczne. No i lepiej wam się kiszonkę będzie rzucało, bo tam była ta decha na dole, nie było wam jak ładować. Słoma, piechota. I stwierdziły, że ten koniec im nie pasuje, więc go połamały, przelazły z powrotem, dlatego są teraz z powrotem w swoim tym mniejszym końcu i mają po prostu drzwi otwarte, że tutaj sobie chodzą i robią bałagan. A w tym końcu, który był dla nich naszykowany, tym większym, są dwa maluchy. Jezusa! Są dwa maluchy zamiast was, wiesz? No i właśnie zmierzałem do nich, żeby wam je pokazać, bo jeszcze w sumie nie widzieliście, bo to nowe nabytki. Mama sobie kupiła dwie sztuki od jednego gospodarza. I miały być właśnie w tej mniejszej grudce, końcu, a te miały być w tym większym. I teraz robicie podwójny bałagan, wiesz? Zuza? Nieważne jako, nie zawygodnie ci. Dzieci. W sobotę wam chyba rejestrację przyczepiałem. Jak byłem w domu. Bo nie miały rejestracji jeszcze. I teraz mają piękne kolczyki. No tutaj takie dwie listewki przykręcone na wiadra z mlekiem się wiesza. No i jak piły dzieci. No to jedno uszko, drugie uszko, brak reakcji. Ten trochę bardziej płochliwy, ten brązowy. To trochę mi uciekł pod jednym kolczyku, ale mleko wygrało. I wrócił i ma dwa kolczyki założone. No i takie dwa maluchy mamy, które miały być tam. A Zuza z Zenkiem miały być tu. No ale złamały. Tą listewkę przeskoczyły. Poszły z powrotem. Tutaj. No i ostatnio jak miałem ładowarkę, no to też obojnik trochę podgarnąłem. Także o. Teraz lepiej do wyrzucania, bo staczki się wyrzuci i tam ewentualnie trochę widłami podgarnie. Jak mam ciągnik, czy tam ładowarkę, to co jakiś czas sobie do góry podrzucę. No, takie bardziej daily dzisiaj wam nagrywam, bo za chwilę idę po traktorek do sąsiada. Ciągniczek. Bo kupił kosiarkę.
I co? I biorę ją na testy do naszego ogródka. Bo dość fajne. A my mamy dość dużą powierzchnię do koszenia. No to przetestuję go, jak będzie się sprawdzał. Tylko no, jest minus taki, że z kosza się wysypuje na ziemię, a później z ziemi trzeba będzie wrzucić do tej skrzyni, do tego wózka czy tam taczki. Nie wiem, jak to się zwie, to narzędzie. No i mama dzisiaj kosi tą zwykłą, obkasza krzaczki, gdzie tam się nie dojedzie. No już zaczęła cały właściwie trawnik kosić, bo się naciągniczek nie może doczekać. No i te płytki do ułożenia są jeszcze. Przednia. Żeby sobie po ogródku pojeździć. Krzaki trzeba uważać. Trochę za dużo krzaków właśnie na taki ciągniczek jest. Dobrze się tym kosi, jakby nie trzeba było omijać. Nie masz jak? Godzina po 13:35. Kolejny film dla was zmontowałem po obiedzie. No i robię dalej. Taki to jest sprzęcioł. Bardzo fajny ciągniczek na hydrostacie. Już dwa kosze nakosiłem do południa. Ważne, jak sobie w cieniu leży. I właśnie tu. Teraz ogródek pięknie wygląda. O, za chwilę będzie pięknie, jak się wszystko wykosi. Nóż załączam. To, chyba większe obroty trzeba. Silniczek, zbiornik paliwa pod maską. Tak to wygląda.
Idę zobaczyć, jak przeniżka wygląda. Bo wiele osób mówiło, że po tych opryskach, po tym skraceniu i ochronie grzybowej ma przypaloną przeniczkę. Nie wygląda źle. Ładne są liście. Aczkolwiek dalej takie zaatakowane. Pewnie niedługo będzie czas na tę dwójkę, o ile już nie jest czas na te dwa. Kurde, rośnie dość szybko. No i w miarę równa się wydaje. Tutaj jedynie taka trochę słabsza, ale tutaj woda stała. Mokro było. Teraz trochę wody dostała, bo chyba jeszcze w tym, nie, w zeszłym tygodniu 7 litrów spadło. Coś koło tego. Wody. Także wilgoci jak na razie ma wystarczająco. Jak wywoziłem trawę, zobaczyłem, że krowy się dobierają do śliwek. I tą siatkę tutaj psują, wyginają. Także słupki ustawiliśmy. Drut jest przeciągnięty, pastuch podłączony. Tutaj idzie drucik. No i tutaj idzie. O! Słyszeliście ten dźwięk? Mała dotkła. I też na cztery kopytka podskoczyła. Wcześniej Madzia testowała. Madzie też podrzuciło na cztery kopytka. Także no, takie udogodnienie. No siatka no, rozpierdzielona trochę. No ale to mniejsza z tym, mniejsza z siatką. Szkoda śliwek, żeby je obżerały. Wcześniej nie miały jak, bo tu był wielki dół, głęboki. No to do siatki nie podeszły, a jak już podeszły, no to ta siatka była strasznie wysoka, jak one były tam metr w dole albo lepiej. A teraz dziura ładnie zasypana. To krowy się spostrzegły, że mogą. I tu generalnie już w tamtym tygodniu zamówiliśmy płot betonowy, także będzie tam od bramy. Tutaj trochę dalej niż ta siatka jest ustawione. Betonowe przęsła będą. No, jeszcze trochę by się wygięła i by dotkła. Nie ma skubania śliwek. Trawa jest na pastwisku. Głupie zawsze szukają jakichś atrakcji. Bo pastwisko to za mało, taka przestrzeń. Zawsze coś za siatką, za płotem będzie smaczniejsze. Zawsze. Idę teraz po kiszonkę naszykować na wieczorny obrzęd. Kiszonka naszykowana, zabezpieczona przed kurami. Idę zobaczyć do domu, czy się film już zapisał. Zgrać go na kartę, jeżeli tak. I komputer wyłączyć. Nie, mumyk? Mumyk. Ty nie masz pójść tylko i to, wyjku, wiesz? Dobrze, zjadasz wszystko. To się chwali. Bidło nakarmione. Zadowolone. Po 16. I chyba to już byłoby wszystko. A jeszcze jak będę jechał, to wam nagram zniszczenia na tym ostatnim moim kawałku, gdzie ekipa wierci te rury pod linię średniego napięcia. Bo tam już widziałem, że robią na moim polu. I właśnie dzisiaj te rury wciągali rano. Nie wiem, czy powciągali, czy jeszcze są. To jeszcze wam dogram. O. Mają już rurę wciągniętą.
tutaj wychodzi od mojej strony i z drugiej strony tam jest. I tutaj sobie połączą, takie kolanko zrobią. A teraz idziemy na morze. Kurde, panowie! Mówiłem, nieposionym, no! Nie no, oczywiście, śmieję się, bo tak uzgadnialiśmy. Niestety, takie szkody. Taka ściecha wyżnięta. Tam się zmieści i obok chyba. Tamtą, no, nie całkiem. Gąsienicą. Echże, ech. No, i o ile na takie coś jestem im się w stanie zgodzić, jeżeli kładą jakąś linię, tak na słupy na swoim polu już się w życiu nie zgodzę. No, tu jakiś słupek wbity, pewnie kontrolny. Idziemy zobaczyć dalej, gdzie oni się przewiercali, gdzie mają dół wykopany. O, tam widzę, jest na środku. No, a tak mówili, że na środku sobie wykopią, a później przez te stawy gdzieś pójdą moje. No, ale to wam nagram kiedyś film, bo tak już się od dłuższego czasu zbieram. No, jakie straty. Jakże, ech. Pomarudzę sobie trochę. O, tu są wbici z tą rurą. Ha. A ten drugi kawałek, gdzie wychodzi? Bo tam jest, widać, że od tej strony wychodzi. To na pewno nie będzie ten kawałek. Gdzieś tutaj musi iść z tamtej strony, czy... A nie, może tam wychodzi. Bo tu jest zaczęty ten odwiert. A tutaj pewnie mają łączenie. Tam się wbili. Tu sobie połączą. Ciekawe. Jak oni tą wodę wypompują? Pewnie mają jakieś pompy. Bo na pewno nie jest połączone, ale ciekawe, że tamten kawałek nie wychodzi w żadnym punkcie. A na pewno jest pod ziemią, skoro tam wychodzi w tamtym wykopie przy drodze. No, bo o ile przy takich pracach trochę pola zniszczą, ale ja przeszkody nie będę miał. Tak przy słupie, to sytuacja ma się całkowicie inaczej. I zniszczą, i będzie przeszkoda. A i też mnie ostatnio trochę w chuja zrobili, że tak powiem. Niestety, nieładnie się wyrażę. Dlatego jestem cięty na energetykę. Troszku. No tutaj. Przejazd, trzeba tą ziemię zgarnąć w końcu. O, tutaj nam trochę zostało tych do sprzątnięcia gałęzi. I tutaj co oni wykopali? Samochód zostawiony. Widzicie? Cały sprzęt. Ciekawe, gdzie to dalej będą ciągnęli, wiercili. Czy tam pod tymi stawami? Czy zrobią taki uskok? Nie no, pewnie tam będą wiercili tak po skosie. Jeszcze na moim wykopią z dwie takie dziury, wykopy. No, ale piaseczek jest. Tutaj chyba jest piąta klasa, gdzie ten jęczmień rośnie. No i takie straty na moim polu. No, a jęczmień się prezentuje tak. I też nie jest przypalony w żaden sposób. Bo go pyskałem? Pyskałem go, nie? Pyskałem. Też miał regulację robioną. Ale on już jest duży. I też ma takie te liście nieładne. Widać, o, tutaj widać. Czarne plamki. A tu moje ślady po fędzie. I w sumie jak patrzę, no to mimo, że mam laczka na tyle 540, no to moja ścieżka
za dużo szersza od tamtej nie jest po gąsienicy. No, końcówki tej rury nie znalazłem, bo ona jest w tamtą stronę przewiercona i włożona i nigdzie nie wychodzi. Ciekawe to. Dobra, jadę, bo ciągnik jedzie i później będę musiał jechać za nim. Także lepiej się pośpieszyć. No i tą drogę fajnie w końcu wyrównali i można jechać normalnie. Dobra, to wszystko w tym filmie, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!